Pytanie o tym razem od Wojciecha. Pani poseł niedawno miała problem, aby powiedzieć, na której granicy marzną dzieci w związku z atakiem reżimu Łukaszenki na Polskę. No i nie jest to granica ukraińsko-słoweńska, zatem proszę wymienić wszystkich sąsiadów Polski. Boże drogi, no... Szczerze mówiąc, to jest sprowadzanie tej dyskusji do absurdu, tak? Jeszcze raz powtórzę. Ale wystarczy wymienić koniec, kropka, i jedziemy dalej. Tak, ale ja nie uważam, żeby po prostu odpytywanie polityków z granic Polski służyło czemukolwiek. Oczywiście mogę teraz wymienić wszystkich naszych sąsiadów. Nie mam z tym problemu, natomiast... No to proszę wymienić. Uważam, że to jest, że to niczemu nie służy. Ja, czyli nie wie pani. Wiem, ale nie rozumiem, będę tutaj... No, podstawówka nie będę tutaj bawić, była dana nie, jakiś nie czas będę, temu. Nie będę tutaj się bawić w odpytywanie. Uważam, że to po prostu... Po prostu nie służy w ogóle żadnej dyskusji. Rozmawiamy tutaj o poważnych sprawach. Odpytywanie nas z gramatyki, z geografii jest po prostu niczym nie służące. Opinia publiczna, czy też wybory.